Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCEO, to przed wami w końcu nadszedł czas, żeby zakończyć Sears, sama drugie starcie, wielka katedra, wielka nuta, panie i panowie, która jest przed nami, jest niesamowita, jest dobrze zrobiona, będzie nam towarzyszyć przez cały poziom. Let's fucking go! Robimy to, panie i panowie. Robimy to w końcu. Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, panie i panowie, pomagajcie kanałowi. Robimy to. Ostatni poziom Searsa, drugie starcie. I oczywiście zapowiadam, oczywiście live streama, jak ten film wleci, live stream, który będzie następny po tym filmie, jaką się opublikuje już, będzie z dodatku do drugiego starcia. Także stay tuned, stay tuned, stay tuned. Lecimy! Ja widzę już wyrzutnie kul tam. Wow! I am more than ready. I am more than ready. Ten film może być długi, także przyszykujcie sobie popcorn, przyszykujcie cokolwiek chcecie. Jedzonko, picie, piwo, alkohol, cokolwiek tylko chcecie. To nam trochę zajmie, panie i panowie. Bo ten poziom jest długi. Sears bomba, potem się zawsze mogę wrócić, także nie użyłam jej. Przynajmniej jeszcze. A one kamikaze rzucają, bardzo niedobrze. Tak mi się trochę wydaje, że dostaję... O Jezu, wpierdol. Że sam start, ale... Może tylko mi się wydaje. Ten poziom, żeby nie było, jest ciężki. Ten poziom jest ciężki. Żeby go przetrwać. Ja nigdy nie zrobiłem go na normalu, także to już w ogóle. Może być interesująco. Co najmniej interesująco. Okej, nie mam tu nigdzie zdrowia z tego co widzę, także muszę zacząć uważać. Okej. Wiem, że jeszcze jest sekret na którejś ze ścian tutaj, chyba za rogiem. Skręcimy w prawo i będziemy już w dobrym miejscu. Dobra. Mamy wyrzutnie kul. Mamy kulę, nie mamy wyrzutni kul. Minigun na niskim poziomie, bo zużyliśmy to minigana niestety. No ale trzeba było, no trzeba było. Tu mamy jeszcze gości zablokowanych z tego co widzę. No, trochę ich tu jest. Przyblokowali troszeczkę. Oh shit! Lecą już, skurwysyny, nie byłem przygotowany, potrzebuję zdrowia. Dobra. Powoli. Odczep się, typie. Jeszcze świnia. Nawet dwie świnie, chore, ja jasna. Tam snajperkę mam, okej. Okej. Let's go. Cała seria z tej gry polega na tym, żeby na ten poziom się dostać. Po prostu. Cała seria polega na tym, żeby tutaj się dostać. Bo ja już nie mogę wytrzymać psychicznie, żeby po prostu tego poziomu nie zagrać. Jak pamiętacie, w swoim samej czwórce był remix tej piosenki. No, też na ostatnim poziomie. Taka ciekawostka. Dobra, czy ja zdejmę tą świnię, która jest tam? Z ciekawości. Nie chcę umrzeć, bo nie chcę czytywać gry co chwila. I też nie mogę tutaj przycinać, bo oczywiście nagrałem OBS-em, także wiecie. Nie, to nie ma świni, to nie jest świnia, to nie wygląda świnia. To wyglądają świniaki, gnoje wierne. Ała. Na której ze... A, jest tam świnia, dobra, okej. Okay. Na której ze ścian... Nie wolno nie doceniać głupoty w dużej ilości. No, to prawda. Powinien to powiedzieć wcześniej, zabiliśmy wszystkich, także. Za chwilę to będzie zapis odpalony, oho. Nieskończona liczba ofiar. No cóż, przynajmniej wiemy, dlaczego to miejsce nazywa się Korytarz Śmierci. Let's go. Robimy to. Oj, teraz klej, no i to... Tu już się kończy zabawa, niestety, dobra. Shit, okej. Okay. Może to minigun dostaje amunicję? Dostaliśmy, okej. Okay. Let's go, no. Po kolei, tak? Po kolei. Teraz apteczka, którą sobie jak najbardziej wezmę już teraz. Fuck me! Weź tę apteczkę, kurwa, sam! Okej, za chwilę to się wrzuca kul przyda na tego biomechanoida. Ale to za chwilę. Jeszcze tam świnia idzie z tego co widzę. Ja się wycofam, bo mam gdzie się wycofać na szczęście. Im dalej będziemy na korytarzu, tym bardziej będziemy mogli się wycofać. To jest plus zawsze. Okej, okay, na spokojnie, powoli, po kolei.
Jeden nabój mi został, fuck. Au, okej, nie byłem uważny. Jaki to był za strafe? Ej! Panie Klee, co to był za strafe? Jest już w celu, żebyś strafe robił. Czy ty umrzesz kiedyś? Dziękuję. Dobra, muszę się ratować. Mam jeszcze laser guna, zapominam o tym. I trzeba go będzie chyba użyć, wiecie? Trzeba ich trochę przeżyć. Ale mi się wydaje, że kule byłyby tu lepsze. Zawsze mam awaryjną Sirius bombę, którą mogę sobie uzupełnić. Specjalnie zbierałem wszystkie, żebym miał full ekwipunek. Nie, czy zbierałem wszystkie, ale zbierałem po to tak, żeby mieć full ekwipunek. O to mi chodziło. Ja. Na spokojnie, panowie, na spokojnie. Bez nerwów, kierownik, bez nerwów. Wszystko będzie dobrze. Widzę jeszcze świnkę. Na szczęście w starych Sirius samach laser gun bardzo powoli spada. Jego amunicja w sensie. A w nowszych już szybciej, niestety. No ale cóż, takie jest życie. Ile świnie dostały? Chyba tak. No, tym ich nie załatwię. No nie ma rady, no niestety. Okej, nie zabiłem go pewnie, dlaczego, nie? Chodź, chodź. Dobra. Nie ma was dużo, więc mogę was w sumie z tego załatwić teraz. Ja widzę cię, widziałem, co ty chciałeś zrobić. Ja nie jestem głupi, panie kolego. No i tak dziwnie biegają, mam za dużo terenu. I skrypty biegania, no nie, żeby trzymać się ścieżki wyznaczonej na tym korytarzu, są bardzo dziwne. Nie, żeby w sumie same 4 biegali prosto, bo zabijam Mayhem, no ale wiecie. O kurwa! Nie dostałem od niego jakimś cudem. Dobra, okej. Okay. Jezus Maria. To zrobił początek. Pyk! Dobra. To się odnawia to wszystko, czy nie? Nie, nie odnawia się, okej. Okay. Okej, okay, no wyczyściliśmy trochę. Nieźle, F6 poleci. Tu jest jeszcze ten plecak do zebrania. Jak miło. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, po prostu spokojnie. Tu nam się może zdarzyć umrzeć, ale podchodzę do tego bardzo powoli, bardzo spokojnie. Jest 8 minut akurat aktualnie nagrania, a co się na początku. No to trochę zajmie. Oh, ale właśnie dobrze, jest taki duży poziom, tak jak strażnik czasu w trójce. Jest duży poziom, żeby go rozgryźć, podejść do niego powoli, pomału, na spokojnie. To jest bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, czy to była ta ściana, na którejś ze ścian, albo to było w nowszej wersji tej gry. Gdzieś był schowany sekret. A nie chcę każdej ściany rozstrzeliwać, no nie? Także to się jeszcze... To jeszcze zobaczymy, gdzie jest dokładnie ten sekret na pewno. Chyba, że z mojej wersji tego po prostu nie znajdę i tyle. Trafię go? Yes, I did. Yes, I would. Yes, I will. Okej, okay, gnary w ogóle. Gnary! To jest tak dziwne widzieć gnary na takim wielkim korytarzu, nie? Nigdzie chyba na żadnym poziomie wcześniejszym nie było gnaja tak po prostu o, żeby sobie chodził. Albo ja źle mówię. Okej. Okay. Was zrobimy, mam nadzieję, że szybko, prosto, łatwo i wygodnie. Właśnie w Siriusem ja zawsze mówiłem, że trzeba się uczyć tego, jakie bronie najlepiej działają na jakich przeciwników. No i przede wszystkim, co mówiłem o każdym Siriusem, jaki nagrywałem do tej pory, trzeba wiedzieć, którego przeciwnika zabić najpierw, albo których przeciwników zabić najpierw. O, tam na przykład jest armata. I ją trzeba zdjąć już teraz, bo jest suką. Here we go. Jest jeszcze jedna. Right, there we go. Są jeszcze jakieś gdzieś? Nie. A przynajmniej mi się nie wydaje, żeby były. Co my tu mamy? Pancerz, okej. Okay. Nie chcę rozstrzeliwać całej tej ściany, bo ja jestem święcie przekonany, że gdzieś tu sekret był. O, tu na przykład coś jest, patrzcie. A to jest jeden ze skinów. Hej, dude. Tajne wzmocnienia? A! Okej, to się przyda na pewno. Dzięki wielkie. Nie wiem, jak się nazywał. Aż sprawdzę, muszę sprawdzić, sorry. Muszę sprawdzić po prostu. Gracze i klawisze, gracze tutaj. Zmień mi go. Nie mogę go zmienić, muszę tylko na online. Aj, dobra. To trudno, to nie dowiem się, jak się nazywa. Nevermind. Pancerz tutaj, wszystko ok, pięknie, pięknie.
Dobrze jest. Się wszystko przyda. Dobra, to się już przyda. Fuck! Szybko! Shit! A chciałem się tego załatwić, nie zdążyłem. Dobra, never mind, damy radę teraz z mojej minigana. Oh brothers! Oh guys! You are fucked! You are fucked! You guys are fucked! You guys are fucked! O! Tak to ja mogę grać! Na całą tą grę bym tak mógł grać! O Boże! Ja wygrałem tu jeszcze nie wygląda tak jak z tym power upem. Okej, okay, te byki chcę załatwić. Chyba jego nie dało rady już. Kurna! Dobra. Z czego teraz? Z tego? Z Lezegana? No dobra. Niech będzie. A te pisały tajemne wzmocnienie, a nie tajemne wzmocnienie. Czy mi oskamowali na jedno albo więcej? Ja im dam. Chyba zanim tu biomechy przyjdą, to trochę minie. Oni tu są przybiec, więc nie jest taktyka właśnie na ten moment, mi się wydaje. Ja, to był w ogóle złe strzały. Nie miał prawa go trafić, absolutnie. Biomechy się cofają? Co jest? Widzicie to? Teraz dopiero idą. No okej, okay, spoko, mi to pasi. Dobra, trochę rakietnicy użyjemy. I będziemy manować kul, bo nie wiem, czy je dostajemy z powrotem aż tak szybko. Dzięki za strafe'a, biomecha no idzie. Ja kocham starego Siusama. Gdzie nic nie działa. Tak powinno, znowu tego celownika nie naprawiłem, ale hej. Gramy bez celownika, dawaj radę. W sensie koloru celownika. Tam jest wzmocnienie, gdzie jest moje wzmocnienie do cholery jasnej. Okej, okay, tu jest pan coś, czego nie potrzebuję, bo jestem zajebisty i dostałem w ogóle obrażeń. Wow. O kurwa. Okej, okay. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że rozwaliłem wszystkie. Kogoś się przeliczyłem. Jasna dupa, dobra, poczekajcie. Widzę cię, suko wierna. O, ty też mnie widzisz, okej. Okay. Zdychaj. I hate you so much. Nie wiem, czy to jest one hit KO z nich, ale to zadaje dużo obrażenia. Mimo wszystko. O, cześć demonie. Bo tutaj teraz rzuci wszystko z tego co widzę. To jest pełny komitet powitalny. To mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Ale tu widzę, że granatnik podziała cuda, tak mi się zdaje. Ja to już zobaczyłem ten. Wymachania niebieskiego, nie, absolutnie. Au, to był głupi błąd, ale nieważne, damy sobie radę z nim. Świnie są zbyt potężne na granatnik. Świnie są mocniejsze niż biomechanoidy, confirmed. Niebieskie w sensie. Dobra, tu kolega jeszcze idzie, widzę. Tu jeszcze jest dwóch. Tutaj mi się wydaje, że bardzo dobrze rozgrywam ten poziom. Nie chcę być koki, ale wydaje mi się, że podchodzę do tego bardzo taktycznie. Ze spokojną głową, bez mojej psychozy. I jest okej. Okay. Czy faktycznie jest okej. Okay. Dobra, panie demonie. Padniesz? Od tego? Tak, kozak! Udało się, dobra. Dobra, ale armatę trzeba patrzeć. A jest jeszcze jeden, dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze jeden, dobra, Jezus Maria. Gdzie jest ta kula? Rozwaliła się? Chyba tak. To jest kolejna, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, gdzie jest ta kula? I rozwalałem się od razu, okej. Okay. Spoko. Tak mogę żyć, tak mogę żyć, tak mogę żyć. Okej. Okay. Są tu armaty gdzieś? Na przykład tutaj? Po lewej? Nie. Okej, okay, bo to by było chamskie zaskoczenie, strasznie. To mi się przynajmniej wydaje, moim osobistym zdaniem. Byłoby bardzo chamskie. Okej, okay, nie chcę dostać jumpscare'a od Clea na przykład tutaj. Sobie kanał amunicji, to jest rozwalalne? Nie, okej. Okay. Dajcie ściany szukam, albo w ogóle mi się pomyliło. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, pewnie i tak daliście już, jak usłyszeliście o czym mówię. Ale mam takie dziwne po prostu przeczucie, że mówię dobrze, tylko nie wiem, która to była ściana, albo to był nowy Sirius sam. W sensie nowa wersja tej gry. Fusion czy tam HD czy jakaś inna, no nie? Nie wiem, dajcie mi znać proszę. Halo?
Okej, okay, dobra, kleję w takim razie. No dużo amunicji? No nie, ale dobra, niech będzie. Użyjmy tego. Nie użyjmy jeszcze w ogóle Serious Bomby, którą mam. Kurwa, dalej na starcie. Ała, dostępną chuju, odejdź, obniesz już. Aaaa! Co to miało być, jak był gwałt? Dobra, wiecie co? Nie po to je zbierałem, żeby ich nie używać, okej? Okay? Nie po to je zbierałem, żeby ich nie używać. No! Cisza na planie ma być. Okej, okay, never mind. Guys, fuck's sake. Please. Just fuck off. Braknie mi tego, coś czuję. Te snajperki. Coś czuję, że mi braknie. Jeszcze jednego byka słyszę. Nie to, ale pewnie tym strzeliłem. Nie to! To. Jest problem z amunicją, straszny. Coraz większy. Niestety. To myślałem, że go nie zabije. Dobra, no to tym. Też jest skuteczne. Na clear. Nawet bardziej niż przypuszczałem. No proszę bardzo. No tak, bo to w sumie przeszło przeciwników, no nie? Dlatego jest taki kozak na clear. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy tutaj pancerz, dobra. Jest bardzo, sekret tam jest bardzo chamski. O rany, dobra, czy jakiś sekret tutaj jest, który mógłbym zdobyć, mógłby mi pomóc jakoś? Lepiej, bardziej? Better, harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, make us stronger, over, ever, hour after hour, work is never over. Jak to było? Harder, faster, stronger, piosenka. Daft Punku. A nie pamiętam trochę jak to było już teraz, cholera. Powinien pamiętać. Okej. Okay. Nieźle. A to jest dobre, po prostu daję taki wielki korytarz, przejdź go, powodzenia. Super. O to chodzi, to w ogóle fajnie wygląda. Na stare czasy, takie coś animowane. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, okej. Okay. Zapis, ja tam widzę serduszko i tam widzę pancerz. Ojej, ojej. Może być grubo. Okej, okay. Witam kamikadze. I świnie, po prostu nie rozłącza część tego poziomu, to świnie. Oj, demon jeszcze, okej. Tam wszyscy idą. O rany. Jeszcze nie padł, okej. Okay. Teraz padł. O Jezus, ratuj się Mati. Myślę, zieloni, do małej zieloni to nie jest problem akurat. Szybko, nie zdążę. Jepsich! A coś tam się chyba udało. Kurde, nie wiem, i zdrowie jeszcze mają, to jest problem. On w sumie jeden, o kurwa, dobra. Czemu go wybiło w moją stronę? Dobrze, że trzymałeś się ścieżki, bardzo mnie to cieszy. To akurat mi się przydało tutaj. Narzekamy, to mi się przydało to bardzo. 2, 3, 4, 5. Tak samo jak chcę, okej. Ci zieloni zbili mnie z topu, ale duriany, strasznie. Nie wiedziałem co począć, nie mam w ogóle amunicji. Potrzebuję czerwony plecak. Nie zielony, czerwony potrzebuję. O! Jest, brother! Tego potrzebowałem. To jest to, czego potrzebowałem właśnie. Thank you very much. Dostanę wpierdol, prawda? Myślałem, że dostanę, ale nie dostałem. Ciekawe. Co się kryje za ścianą numer kolejną? O, nic dobrego. Oj, nic dobrego, dobra. No, czerwony plecak dostałem. Let's fucking go, boys. Dobra, zajebiście, ale użyję teraz, w momencie użyję tego. Bo to nie wiem, czy wydaje się bardziej efektywne, ale pewno więcej amunicji na tym zaoszczędzę niż na miniganie. Nawet minigana się wystrzela momentalnie. A minigan to jest broń bardzo specyficzna, która powinna być właśnie na czarną godzinę zawsze. A przynajmniej ja mam takie wrażenie, że minigan to jest po prostu wypluwa 1000 pocisków na minutę i trzeba go używać z rozwagą. A tu już użyłem 200, a
przebijam się całkiem fajnie tutaj przez nich, nieźle. Wiem, minigun to jest sytuacja awaryjna aktualnie, aby mi brakło reszty moich zabawek. Takie jest moje podejście akurat do tej sprawy. Myślę, że zdrowe i racjonalne. Wiem, że kleje, okej, dzięki, zrozumiałem. Okej, ich jest trzech, ja mam w dupie. Muszę ich rozjebać wszystkich teraz. Cztery, przepraszam. O, pięć nawet. Fuck me, ich jest tu strasznie dużo. Nie zabiłem go, okej, spoko, ma sens pewnie. Czy tam świnia gdzieś w ogóle strzelił, ale... No, nie dostrzelił. Jeps, klej. A, spadaj, typie, nie mam czasu na ciebie. Trafiłem go? Trafiłem coś, ale nie zabiłem jego nawet, to pewne. Okej, jeszcze tam idą, jasno dupa, okej, to minigun teraz się przyda raczej. Chociaż, czekajcie, jeszcze myślę. Nie, gatik sobie też się przyda. Nie ma typu mechanoidów, to na linii ten strzał, to się najbardziej przyda, szczególnie jeżeli podają na raz granatnika, to jest bardzo fajne. Okej, wiem, że gadam dużo, ale po prostu tak by robię strategię w głowie na głos. O, w ten sposób, jest sobie cicho, także wiecie. Próbuję to rozgryźć w miarę dobrze, żeby nie paść na ostatnim poziomie, byłoby bardzo, bardzo fajnie. Okej, coś mi idzie. Nie chce mi się z tobą na razie tu. Czy on idzie za mną? Kurwa, idzie za mną! Co jest? Dwóch idzie za mną! Ej, co to ma znaczyć? Dobrze, kurwa, że usłyszałem! Jakie to było chamskie, to była kara za cofanie się? Bo sobie ustawiam, lubię takie kary robić. Jeżeli tak, to było bardzo chamskie. To mogła być kara za cofanie się. O kurwa, okej, dobra. No to jest sam 1-0, jesteś ze mną, naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Tego się absolutnie nie spodziewałem. Spodziewałem się wszystkiego, ale tego nie. Wow. Okej. Padł? Jezus, padł, jak dobrze. Cześć kolego. Co tam? Jak żona, jak dzieci? Pewnie nie ma u was dużo mięsa w domu, nie? Nie skacz na mnie, dziękuję. Ja też nie. Ale co zrobić? Padniesz? Się nie wiem, czy padniesz, bo nie mam tego. Nie mam kolejowego celownika, fuck. Okej, błagam, weźcie się, skończcie. Chyba było specjalnie, musieliśmy się cofnąć. Nie było innej opcji. Bo był ten rozskryptowany tekst na to. To nie pamiętam właśnie tego, z tego poziomu dokładnie wyglądał. Ale jeżeli tak było specjalnie, to kurde, brawo. Nienawidzę chodzić do tyłu. To sobie chyba Sirius tam się śmiał sam z siebie, nie? No, z jednego byka do drugiego, pewnie. Niebieski był mechanoidy? Myślałem. A nie, to przeleciała rakieta, myślałem, że to był strzał laserowy z tego mechanoida. Pyk. Ja pieciu! Makabra jakaś. No, ale dajemy radę, jeszcze serduszka jeszcze nie wzięliśmy. Daliśmy radę bez serduszka, no bo nawet do tego serduszka nawet byśmy nie zdążyli dojść. Wow. Mamy zdrowie dodatkowe. Mega dużo zapisów. A sprawdźmy, ilu przeciwników zabiliśmy już. Ofiary, boże, nawet nie 500. A jest 1000 ponad w sumie. O rany. Znaczy też niektórzy mogli się zabić sami, niekoniecznie my musieliśmy ich zabić, to nam się nie liczy do skora niestety. Bo ktoś tam liczył na YouTubie, jak zrobić wszystkie te właśnie kille w Sirius samie. Nie na każdym poziomie się da, taka ciekawostka. To poligonowe serduszko, idę po ciebie. O rany. Czy ściana jest czysta? Chyba tak. Nie znajdę tego, no nie ma opcji. O, co to było? Plecak, o nie, tego nie pomijam. No way, Jose. There we go, let's go. 500, a lasera mamy ile? Dostaliśmy do wszystkiego innego, tylko nie do lasera. No, może być cienko. No, ale poradzimy sobie jak... O, tutaj jest, kurwa, znalazłem. No. Let's go. Znalazłem. Fuck you guys. Muzeum Embrionów. No właśnie.
I tu jest Akzan. Tu też jest Akzan. A tu... Co to jest? Patrz, te ręce... Taką szyję długą... Jest w wagoniku? The fuck? Co tu chodzi? Jest Akzan, ale to jest animacja, jak on umiera tutaj. Okej. Nie, myślałem, że są dwa pancerze, ale nie, jest jeden pancerz, okej. Co jest tu z tyłu? Nigdy nie byłem tu z tyłu. O rany. I teraz pytanie, czy Akzan to po prostu była kopia? Nic więcej? Czy jakby chcieli, to mogliby nowego wskrzesić i tyle? Są embriony, czyli jeszcze nierozwinięte, niewyklute organizmy, tak? Trzymane w kontenerach, dobrze rozumiem. Czemu w ogóle jest to interesujące? Będziemy się napytać z kimś? Jest Akzan, tak jest. Ciekawe, co by się stało, gdybym to strzelił. We will see! Dobra, let's go! Nic się nie stało, okej. Chwała Bogu, bo nie chciałem się z Akzanem napierdzielać. O rany. No dobra, fajnie wszystko. Bierzemy serduszko i wychodzimy. Znaczy nie bierzemy serduszka, ale bierzemy to. Co jest? Oni się pojawili. Ale jaja. Obudziły się embriony. Proszę mi wypuścić. There we go. Tam mamy jeszcze serduszko do zabrania, byśmy chcieli, także na luzie. Okej. Poważne obrażenia mamy. Się przydało wykorzystać. Minigun, let's go. Szybko. Nie zabiłem tego demona chyba. Szybka minigun przyda bardziej, niż mi się wydawało. Okej. Nie zabiłem tego demona, zdążyłem. Zajebiście. Ta, leciał kamikaze, na pewno. Będę miał to pozwolę. No kurde, nie chciałem zabić kamikaze, chciałem zabić kamikaze właśnie. To jeszcze harpie, no dobra, niech będzie. Co jest armata? Bo dwa poleciały. Dwie kule poleciały w sensie. Nie są armaty. Nawet dwie. No są dwie. I tak bez świadomości w sumie omijałem te kule. Jezus Maja, okej. Huh, jeszcze mamy serduszko, żeby się wrócić, jakbyśmy chcieli. Na samym początku mamy Sojus bombę, jeżeli byśmy się chcieli wrócić. To zajmie trochę, ale wiecie, zawsze się może przydać, prawda? To przejść będzie koszmar, coś mi się wydaje. Tego nie zbiorę. Zbiorę to. Amunicji trochę, chociaż. Jak to się najlepiej przychodziło teraz? To jest złe pytanie. Pewnie nie środkiem. Na pewno nie środkiem. Jezu, kocie, jak się wystraszyłem po raz kolejny. Na kolejnym odcinku skakujesz mi na kolana. Ała, nie na kablu. Nie na kablu, kurwa. O. Siadł na kabel i mam słuchawki, słuchawek używać. Ała, nie wybuchaj. Dobra, go. Nie, żartowałem. Go. 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 O nie, tutaj, nie tu. Jezu, lipa. Co się dzieje? Wszystko teraz mnie atakuje. Nie wiem, gdzie nawet uciec, ale gówno. Okej. Kocie, usz się, proszę cię, stary. Nie pójdziesz spać, bo jadę ja, ale hej. Leżeć sobie możesz, nie? O, pamiętam to. O no. I'm gonna die here. O no. Dlaczego? Nienawidzę tego miejsca. To nie jest tak, że przejdziemy ten i będziemy czyścić. Nie. Będziemy brudni dalej. A padł? Nie padł? To czemu? By nie? Czy miałby paść, nie? No, coś zdechnij, dziękuję. Dlatego tego nie biorę, dopóki stąd nie wyjdę. Tak, by the way. Co, misiaku? Co, kociaku? Śpij sobie jak chcesz. Nikt ci nie broni, naprawdę. Chodźcie tu. Nie uciekajcie. No. Nie uciekajcie. Dobrze.
Jezus, nienawidzę po prostu tych żab. Jest tak ciężko po prostu, jest tak ciężko je zabić, nie? Dobra, jak wylądować w środku tak bardzo? To jest moje pytanie, jak wylądować w środku? A, okej, chyba, że tak. Okej, platformy do skoku. Heh, ty powiedział, że w takich czasach bierzesz taką technologię, nie? Leć, żabo, leć i odleć! O kurde, nie zabiję jej. A potrzebuję zabić, żeby... zapomniałem, że tu mam je skakać. Chodź. No. Tyle żab? Chyba tak. Teraz klej lecą. Aha, okej, okay, spoko. Okej, okay, okej, okay, pewnie. Wiem, że go trafię, goddammit. Trafiłem go, o Jezus, to będzie... masakra jakaś z DB. I nie mogę być... O kurwa! Umieram! Czemu? Już pamiętam, czemu tego nie lubię aż tak bardzo. Zdychaj. Dobra, dziękuję. Chyba kocie, zastanów się, chcesz tu być, czy chcesz tu iść? Jesteś sekundę, po czym idziesz, bez sensu. Bo pewnie nie smyłem, dlatego. Idzie? Idzie. Chyba spadł, okej. Okay. Nie, to się otworzy, proszę. Nie, nie otworzyło się, jest więcej tych kurwa chuj! Czemu nie padłeś? To muszę stąd uciekać, muszę stąd uciekać, muszę stąd uciekać, muszę stąd uciekać, muszę stąd uciekać! Nie! Nie! Jezus, dlaczego? Okej, okej, okay. Zdrowie, 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 zdrowie. No nie! Kurde! Mogę trzymać się w powietrzu? Nie, nie mogę, okej. Okay. Myślałem, że mogę. A pancerz zdobyłem przynajmniej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Myślę, że się za mną coś zespiło, na szczęście nie. Dużo minigana. Okej. Okay. Przeskoczmy tu. Ucieknijmy stąd. Jezus Maria. Za co? Zebranie zdrowia? Poważnie? Ej, no kurwa, tylko zdrowie zebrałem! Fuck me! Tylko zdrowie zebrałem! This is ridiculous! This is ridiculous! Ej, yo! Dobra, 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 dobra. Taktyka, 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 taktyka. Taktyka is needed. Taktyka is needed. Okej. Okay. Chyba padł. Został ostatni. Dobra. Fuck me. Jezu, dajcie mi przejść. Normalnie. Please. Pancerz. No pancerz, no pozbieramy ten pancerz. Jak już trzeba. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A nie, on był na... był na środku. Jeszcze tego nie zebrałem, super. Okej. Okay. Powoli. Byłem bardzo, bardzo mi kusiło, żeby użyć Sirius Bomby przed chwilą. Jestem mega... happy, że tego nie zrobiłem. Tu w końcu nic nie zbiorę. Myślę, że tak trafi. O, zbieram ten pancerz jakoś, okej. Okay. Dobra, to zbieram ten i lecę. Pyk, dobra, zajebiście. Czy ja mogę w końcu iść dalej? Byłbym bardzo szczęśliwy. I can. Jest katedra. Okej. Okay. Okej! Okay. Big mama! Hej, stary! Ty byłeś bossem w Dolinie Królów. Au! Umrzesz? No weź zdechnij! Dziękuję. Jezus. Katedra Świętej Krwi. O, jeszcze to na środku i dopiero do katedry. No, trochę nas czeka jeszcze zabawa tutaj. 35 minut odcinka nam właśnie wybiło, ale czeka nas trochę jeszcze na pewno. Dostajemy Sirius Bombę. Fajnie. Nie wiem, czy to nie będzie taka meca, ale bochenkuję sobie mój kod na tym, na posłaniu swoim. Czy ja ponad miliard punktów? No.
Nie, 11 milionów punktów. Sara, nam 11 milionów punktów mamy. I'm stupid. To się odnaja wszystko, także. Także luz. O, brodę! Serious Bob! Serious Bob się nie odnawia, to chyba jest oczywiste. Ok, z każdej strony będą teraz naparzać, także musimy się przygotować na napierdalanie. Basically. Więc jak się odnawia trochę wolniej, że jeszcze, ale to chyba jest oczywiste. Bo tak powinno być, dokładnie. Z tyłu też idą? Kurwa, dosłownie z każdej strony. O, oh, fuck me, dobra. To by się jedną stronę wyczyścić i mieć spokój. Choć bo jeszcze na starcie, a nie wiem dokładnie co. Zaczyna się być burza. Zaczyna być burza, chciałem powiedzieć, bez sensu. Zaczyna się robić burza. Ale muszę się środka trzymać. Bardziej niż cokolwiek innego. Chociaż niekoniecznie, bo na środku gówno widzę tak w sumie. A tu ich dobrze widać, wow. Nie wiem, czy to jest już sama tak dobrze ich widać, ale tu ich widać bardzo dobrze. I'm shocked. Jak dobrze widać. Co ja w ogóle pominąłem na początku samym tutaj? Okej. Nie wiem, nie dowiem się już, nieważne. O kurwa, to muszę stąd iść. Au, to muszę się trzymać środka faktycznie. Fuck. Fuck. Pamiętacie, Sirius Bomba zabija wszystko dookoła nas, tu nie jest bossem. Wszystko. Także musimy się tego pilnować. Ja pierdolę. Przyblokował się trochę. Trochę mi to dało. Breathing room. To wszystko tu jest potrzebne. Absolutnie. Wszystko jest potrzebne. Chowam się do środka, I don't care. Jeszcze jest tak tutaj chujowo mimo wszystko i tak chujowo tutaj słychać w tym Sirius stawie nowym. Znaczy starym. Wszystko mi się jebie. Zapisz tą gę. Jezu, niech oni się skończą. Tylko ich dookoła słyszę wszędzie. Jezus! Ej, this is not yes. This is not good. This is wrong. That should not have been a thing. But it is. Jakbyś wiedział sam, żebyś wiedział. Zawsze mówisz prawdę. Świat się kończy, niebo się rozwala na pół. Ugh. Dostajemy kolejne power-upy. Buty und serious damage. Mamy clear na horyzoncie, które tak dobrze nie widać. Ajajajajaj. Dobra, bierzemy to. Bierzemy buty i spierdalamy! Let's go! Serious damage! Let's fucking do this, boys! Jesteśmy się tutaj fajniejsi niż kamikaze, bo się zatrzymujecie faktycznie na chwilę, żeby szczęścić swoje łańcuchy. To jest bardzo fajne. A co ja tam wiem? Serious damage mi się kończy chyba. Nie, buty mi się skończyło, okej, buty się kończy mi serious damage, poważnie? O, dobra, co ja tam wiem, nie? Nie mogę się doczekać Sirius Sama 2. Jezus Maja, nie mogę się doczekać Sirius Sama 2, absolutnie. To będzie coś pięknego, jako seria, naprawdę. Będzie niesamowita seria. Nie mogę się doczekać. Ogólnie Sirius Sama serię, ogólnie z każdego Sirius Sama zacząłem, po to, żeby zagrać Sirius Sama 2 na kanale. Tak, naprawdę, tak szczerze. Nie grałem w Sirius Sama 2 tak dawno, a tak uwielbiam Sirius Sama 2, że to jest niepojęte. O, pojawiły się Sirius Sama, pojawiły się buty? Nie? Nie, pojawiły się buty, okej. Okay. Musimy je wziąć. Musimy je wziąć. I Sirius Damage. Tak jest. Jedno i drugie trzeba wziąć. To jest mus. Trzeba. Dobra, a jak je wkurwią, to powiedziałem, użyję sobie tego i będę miał w dupie. Serious bomby. Au. Dużo błędów. Póki mam ten serious damage, bo nie mi nawalać wszystkich. Póki mam serious damage, właśnie. Póki mam serious damage odpalony.
Nie mam do tego już amunicji. Fuck, muszę zmienić taktykę. Bo zabrałem, ale nie wiem ile tej amunicji zabrałem. 200, no dobra, niech będzie. Jest to jakoś strasznie dużo, a nie jest to strasznie mało, nie? Chyba będzie sytuacja krytyczna. Zawsze mam bomby i całkiem sporo ich. Chcę tak, żeby odsapnąć, mógłbym tego użyć, ale... Ale póki mamy, to się staramy. No, słuchaj, trochę ich tutaj jest. I wiesz, czego bronią. Także wiesz. I tak to jest, jak na drugiego systemu, który wyszedł kiedykolwiek, ever, no nie? To jest bardzo dobry ostatni poziom. No nie? Jak na standardy, do których rzeczy nie aktualnie jesteśmy. To jest bardzo dobry ostatni poziom. Nawet Sirius tam zabija Mayhem, ostatni poziom, no nie? Zbrodnia Ikara. Nie był to w sposób korytarz, czy po prostu wielkie pole do bitwy. Ale i tak to działało, i tak było. W pewnym momencie było to pole do bitwy, to duże, otwarte. Było, było. Ale to nie był motyw, taki wiecie, główny, przewodni tego poziomu. Ale i tak to działało niesamowicie dobrze. Cały ten poziom grał ze sobą bardzo dobrze. Przyjemnie się go grało i w ogóle i wszystko, więc... Ja nie miałem na co narzekać, absolutnie. Chodzi o ten poziom. Co jest? Trafisz ich, dziękuję. Dobra, czyli nie coś teraz, czego jeszcze nie było. Idą te Alduriany, słyszałem. Słyszałem Alduriana, chyba. Albo się myliłem. Nie, to był chyba dźwięk z tego, zdjęła to. Chyba to było chyba z nieba. Boże, dostaję w pierdul. Help. Dobra, trochę muszę odsapnąć od nich wszystkich, bo jest dramat. Trochę muszę odpocząć. Dobra. Ja cię widzę, kocie. Nie szkódź mi tu. Dobra, okej. A to w ogóle to niebo ich bije, to jest interesujące, powinno. Niebo ich powinno bić. Nie być, tylko bić. To by się nudzi Rocky, że zaczynasz kłócić. Nie, zdaj sobie jakieś twórcze zajęcie. Okej, okay, są nasze zabawki. Ponownie dostępne. Zróbmy z nich użytek. O, jak najbardziej zrobię z nich użytek. O, jeszcze jak? No tu się wydaje, że z każdej strony szło dokładnie to samo. No bo mi się wydaje. Okej, okay. No widzę, kocie, że tutaj chodzisz mi pod nogami i chcesz skoczyć, to wskakuj. Żeby się nie wystraszył, żeby miał świadomość, że skaczesz. Panie, trochę zajęty, wiesz? Tak troszeczkę. Zabija niebezpieczne kreatury, wiesz? Także musisz mu wybaczyć aktualnie. Ty w ogóle zdążyłeś tu dojść? What the fuck? Opieniczam się. Bardzo niedobrze. Dobra. Jakimś tutaj wystrzeliłem wynika na jeden pocisk. How? I don't know. But I did. Poskaczymy tu, bierzemy to i rozpierdalamy im łby! Albo cokolwiek one mają. Tak, nie wychodzę za daleko, bo zacznie gromić z nieba. Już zaczęło właśnie gromić z nieba. Nie wiem, czy dobrze, że wychodzę za daleko, ale... Trochę wątpię, no ale wiecie. Przezony zawsze ubezpieczone. Czy tego kamieka nie zabiłem, który mnie gonił? Jezus Maria. No dobra. W ogóle byk nim przyleciał. Pierwszy byk tego tu widziałem. Ale okej, okay, dobra. Każdy jest mile widziany, każdy jest mile widziany. O nie, ty nie jesteś mile widziany, bo nie wiem gdzie jesteś. Tutaj, dobra. Ej! Toro, toro, być! A mało amunicji. I potem je zbierałem, żeby ich nie używać, także używam kolejną bombę. Została mi jedna. Na Mordekaja mi została ostatnia bomba. Ale ich poczyściłem, holy fucking shit. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Okej, let's go! Bez tego by się tu nie obyło, naprawdę. Bez tego by się tu absolutnie nie obyło. Dobrze. Jeszcze jakieś potężne stwory tu idą do mnie? Nie wiem, bardzo możliwe. Kończymy Serious Sama 2, to jest w drugiej starcie. Holy shit! Nie sądziłem, że dożyję. To ciekawe, kiedy rozpoczęliśmy tą serię, kiedy ją skończyliśmy teraz. No pewnie długo to zajęło. Wybaczcie, że tyle to zajęło. Ale wiecie, jaką sytuację, wiecie, jak u mnie jest, także... Powinniście mi wybaczyć chociaż trochę. Taką nadzieję przynajmniej. No dobra, dalej gromi z nieba, więc to nie wyży nic dobrego, nadal. Mimo, że jest... No, prawie czysto. Czy się pojawił byczek? Okej, teraz się pojawiałem tam. Po bokach już nie, co by oznaczało, że przyszedł czas dostać się do katedry, nie? Że nadszedł czas przedostać się do katedry. Chyba nadszedł czas, panie i panowie. Chyba to jest ta chwila, żeby dostać się do katedry. W końcu. O, jestem ciekawy, jak ta walka z Mordekajem przebiegnie. Jestem mega ciekaw. Nie by tego bossa. To powinniście wiedzieć, że tego bossa nie lubię. Wypogodziło się na szczęście. Nie lubię Mordekaja, bo to nie jest Akzan, nie? Bo to nie jest Akzan, tego go nie lubię. Ale może nie powinienem tak mówić, I don't know. Może nie powinienem tak mówić. Nie wiem, nie wiem. Ale zrobię coś, czego nie zrobiłem nigdy wcześniej. Czyli obejdę katedrę dookoła. Tego nie zrobiłem nigdy wcześniej, więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Myślę, że tu nie respi od nowa, ale się respi na szczęście. You guys are fucked! Dobra, let's go. W sumie to się bardziej przyda. Ja mu easy stracę. Efekt ten sam. Umrą. Okej, dobra. Jeszcze jeden plecak poproszę i będziemy mogli iść. There we go. Yeah, there we go, damy sobie radę. Czekam jeszcze na buty, wiem, że trochę poczekam, ale chcę faktycznie tam dojść w miarę szybko. Czy tam są namalowane demony? Tak, są, nie namalowane, tylko są pomniki demonów, okej. No i wielka katedra przed nami, w końcu. 48 minut odcinka, holy shit. A szukam kota, jest pod moim fotelem. No dobra, mamy plecak i czekam właśnie na buty i na obrażenia. Czy obrażenia już teraz, znowu obrażenia mi się jeszcze nie przydadzą. Chociaż mogą się przydać, bo nie wiem, co mnie czeka tam przy katedrze jeszcze. Let's go. Się nie dostanę tak łatwo, prawda? Już teraz. Prawda? Prawda? Nie, dostanę się, okej. To chodźmy dookoła w takim razie. Coś tu musi być. Coś tu musi być. Dookoła. Nie ma opcji, że nie ma. Nie ma opcji, że nie ma. Musi być. Ja na to nie przytnę. Nie. Idźcie ze mną. A kot się bawi, niech się bawi. Niech się bawi, kotek. Coś musi być, jak nie z boku, to za. Musi być. Nigdy jej nie obszedłem dookoła, więc w końcu chcę ją obejść dookoła i zobaczyć, czy faktycznie coś jest. I tam idziecie ze mną. Powiedziałem. Chyba się zawiodę, prawda? Chyba tu nic nie będzie. Powinniśmy to iść do środka i tyle. A nie wiadomo, to jest Sirius sam w końcu. Patrzę jeszcze na ścianę, czyli da się gdzieś strzelić, ale raczej nie. Raczej nie. Raczej nic nie ma. No, jestem zawiedziony, powinno być cokolwiek. Nie wiem, Sirius bomba dodatkowa na przykład. No dobra, to jest za dużo, ale to cokolwiek, nie? No, ale nie ma nic.
albo ja nie zauważyłem. Tak też może być. Ja na pierwszym poziomie nie zauważyłem sekretu, który był specjalnie przed tobą, był ten kwadrat na ścianie. Ja tego nie zauważyłem. Zdarza się. No ale okej, panie i panowie, idziemy się rozprawić z Mordekajem. Nie mam pojęcia, jak ten odcinek zajmie. Pewnie około godziny. Ja nie wiem, czy będziemy kupić 10 minut, raczej nie. Zobaczymy, rozwalimy te pomniki jeszcze tych demonów, zobaczymy, czy to coś zrobi. Taka nie będzie nie wygląda źle na swoje czasy. Widziałem gorsze gry. Przede wszystkim. Boże, teraz tą zabawkę przyjdź tutaj. Wariat. Amunicja mamy full, skrywa mamy full. Te pojemniki jeszcze rozwalimy. Coś się wydarzy? Nic się nie wydarzyło. Okej. Zapisujemy G i wchodzimy do pana Mordekaja. Potężna magia. Słowo klucz? Słowo klucz? Dane taktyczne. Klucz Mordekaj. Przywoływać. Let's go. Był tu plecak, nieważne. Tam są kolce? Jest i on! Jest piarka przeciwników! Okej, Mordekaj przywoływać, panie i panowie! Zaczynamy walkę z nim! To jest mag, który właściwie respi na przeciwników, dopóki żyje. Ale nie ma dużo zdrowia. Nie jest jakimś niesamowitym bossem, on tylko przywołuje przeciwników, nic więcej nie robi. I znika. To jest wszystko, co on robi. Więc wiecie, nic szczególnego. Okej, po drugiej stronie powinno być do otwarcia tego. A ja się na sekretach skupię się na nim. Po drugiej stronie albo gdzieś indziej. Ale wiem, że troszkę. Nie, czy się otwiera po czasie? Chyba to się otwiera po czasie, wiecie? Możliwe bardzo, okej. Ale dobra, zajmiemy się trochę nim, bo faktycznie trochę tych jednostek wysyła, nie chcę umrzeć. Tam jest sobie duszko w środku, jakbyście nie wiedzieli. O, jest już sekret włączony, właśnie włączony, szybko. Bo on się chyba zamyka. Ale nie jestem przekonany co do tego, chyba się zamyka. On się chyba zamyka ten sekret. Wiecie, ja mam kupić w niego wyjebane, no bo to... Co mi zrobi? I absolutnie nic. Włączony używy sekret, let's go. Dobra. Najebiście. No dobra, no to teraz Mordekaju. Let's go. You're not gonna run. You can't run, you have nowhere to run. Nowhere to run, nowhere to hide. You're gonna die, bitch! You're gonna die! Kolejny systemowy boss, który polegnie u moich stóp. No i panie Mordekaj, no co mam powiedzieć o tobie? No jesteś słaby, jesteś beznadziejny, no co mam powiedzieć o tobie, naprawdę. Ty tylko jesteś przeciwników. Ty nie masz sam w sobie, nie masz ataków żadnych, które mogą mi zagrozić. Bo nie wykonujesz żadnych, no to typie. Jak możesz mi zagrozić, powiedz mi. Absolutnie nie możesz. Tylko nie trafiło, okej, pewnie. Padniesz w wielki dymie. No tyle was było. O rany. O cześć Mordekaj, czy tu jesteś? Kurde. Zajebiście. 5 kur w niego weszło, wow. Dobra. Jesteś, panowie? There we go. Mogę potem jak u nich zespi, no ale nic nieważne. Nie będę miał teraz... No mam trochę kul, nieważne. Chciałem powiedzieć, że nie będę miał kul, ale trochę mam jednak ich. To niego zajebiście działa, tak samo jak minigun zresztą. Nawet lepiej niż minigun bym powiedział. Byki za mną lecą, nawet 2 zespi, okej. Nie miałem już Sirius bomby, także muszę uważać. Czy ja powiedziałem uważać na niego? Ha. Dobre. Nie mówię, no nie mam jak. To po prostu nie mam fizycznie nie mam jak umrzeć na nim. Naprawdę. Staram się.
A ja go nie lubię, przepraszam, jeżeli to jest ulubiony boss w Siriusamie ever, to wybaczcie mi, ja go po prostu nienawidzę, nie? Za to, że jest taki po prostu beznadziejny, no. A jest beznadziejny. I'm sorry, ale on jest beznadziejny. Jezu, nie zabiję ich, nie? Okej, no teraz może mnie trochę poharatać jednak. I doceniłem go, zapomniałem, że im dłużej ta walka trwa, tym jest gorzej. A jak go zabijemy, to wszyscy padną, nie? Także o to się najmniej martwię, tak szczerze. Opatrzę tą kulą, lol, okej. Nie znikaj! A kurwa, zniknął, okej. Tam jest sobie. Ja się zacząłem skupiać w tej walce? Nie może być. Dobra, zdrowie, bo za bardzo kozacze, a za chwilę to zapłacę. Za bardzo kozacze, absolutnie za bardzo kozacze. Czekajcie, przez to co mówię, można ogarnąć, co aktualnie się zespi. A jestem ciekaw. Kurwa. Dobrze. Bo oni trochę respi, że nie są małe ilości, nie wszystko. Oleja. Au, byku! Poświęciłem trochę zdrowia, ale załatwiłem byka przynajmniej. Bo ta walka trwa dłużej niż powinna. Fuck that! To umierasz, mój Dekaju, przykro mi, ale to jest twój koniec pomału. Zesp się tu następnym razem i jest po tobie. Dobra, to jest chyba jego koniec. Powinienem zdążyć go zabić teraz. Nie, żartowałem, jeszcze nie. Następne jego zespienie to jest koniec walki. A jest przy tego ile chcesz. Jest po tobie i wszyscy umierają. Tak jak mówiłem. Ja jeszcze mogę umrzeć od tego. Ugh. Koniec! Ale to jak on się rozwala, to jest akurat zajebiste. Dziękuję. To było bardzo proste. Jeszcze buty były na środku, których chyba ani razu nie użyłem. Ciekawostka. O mój Boże. Let's go. System 2 całe na kanale, let's go. Drugie starcie. Boże, mili mi się za każdym razem. Let's go. Aha. Przebacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłem. Mental. A tak, to z innego filmu. Dobra, muszę wyspowiadać się z paru rzeczy. Byłem niegrzeczny. Szedłem drogą prowadzącą do ciebie, ale niemal zbłądziłem. Po drodze było tyle pokus. Przez ostatnie parę dni chyba zabiłem parę osób. Z tego powodu absolutnie nie jest mi przykro. Możliwe też, że niechcący rzuciłem tu i ówdzie parę bomb. Ale na szczęście złapali je twoi pracownicy. Najwyraźniej jakby wymordowałem też sporą część twojej ekipy. Z tego powodu również jest mi prawie przykro, więc mam nadzieję, że to się liczy. Aha, od czasu do czasu zdarzyło mi się używać brzydkich słów.
Ale srać na to! Idę teraz do ciebie i nic, absolutnie nic mnie nie powstrzyma. Możesz więc w to wierzyć. Idę po ciebie! Jak byłem mały, panie i panowie, myślałem, że ta scena to jest... pokazuje, że mental ucieka z tej katedry, że on faktycznie jest w tej zachrystii i że ucieka przed nami rakietą. O, tu się okazuje, że my tą rakietą lecimy na Asyjusza, tak? Na planetę, gdzie mental właśnie urzęduje, także... rozwiązała się moja zagadka z dzieciństwa. Ach, udało nam się to skończyć. Jezus Maria, godzina... lekko ponad godzinę. Nie było źle. Tak przeczuwałem, że będzie około godziny ten odcinek, także... to jest cały jeden poziom ponad godzinę. Wow. Lecimy rakietą. Wcześniej statkiem, teraz rakietą. No i panie i panowie, tak jak mówię, Sirius Sam 2, Seiya nadchodzi. Będzie ta seria, gdzie będzie oczywiście angielska wersja języka, bo nie ma polskiej. Niestety chłopaki na Facebooku robili, tam jakaś grupa była, ale chyba porzucili projekt, także no niestety. Ja będę jeszcze do nich pisał, może coś tam mają gotowego, to mogą, może mi podeślą, zobaczymy. A jeżeli nie, to będzie po angielsku, tak to było zawsze. No i będziemy grać z Dual Wieldingiem, bo dodaję Dual Wielding do Sirius Sama 2, więc... nie grałem z Dual Wieldingiem Sirius Sama 2 jeszcze i będzie na pewno bardzo, bardzo interesująco. A jak na razie, panie i panowie, dziękuję za oglądanie tej serii, trzymajcie się na najczęściej pali, zapraszam was na kolejne serie na tym kanale, no i Sirius Sama 2 oczywiście, trzymajcie się. Pa, pa.